Доходи бюджету гміни. В бюджеті, правідлові, очевидно, є то проєкт, але купа бюджетова, будуть виносити 44 964 727. Тего. Доходи біжонце 44 422 452 злоте. Доходи маєнткове 542 275. Згодні з załącznikiem numer 1. Видатки бюджету гміни в високості 54 764 727. З того видатки біжонце 51 555 343. Видатки маєнткове 3 209 384 згодні з załącznikiem номер 2. Видатки, припадаючи до сплати в даному року бюджетовим, згодні з завартою умовою 100 гарантій і поречень, 173 злоте 085. Згодні з załącznikiem номер 2. Видатки на інвестиції єдноразово завіра załącznik номер 3. Видатки на програми і проєкти реалізовані зі środków pochodzących з бюджету Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 842 326. Wydatki w tym, wydatki bieżące 584 826, wydatki majątkowe 257 500, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu wynosi 9 800 000, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa w wysokości 9 800 000. Przychody budżetu w wysokości 14 milionów, rozchody w wysokości 4 200 000, zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 100 000, celową w wysokości 130 083 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 130 083, 130 000 oczywiście. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecowych odrębnymi ustawami są zgodnie z załącznikiem nr 6. Ustala się dochody w kwocie 175 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 241 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 7. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, Dziennik Ustaw z 2008 roku nr 25, pozycja 150 z mniejszymi zmianami oraz wydatki w kwocie 50 000 na realizację zadań określonych w ustawie z dnia, tak jak wyżej, Prawo ochrony środowiska. Ustala się dochody w kwocie 768 000 z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 768 tysięcy na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Paragraf 9. Dotacje podmiotowe zgodnie są z załącznikiem nr 7. Dotacje celowe oraz celowe inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8. Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na sfinansowanie planowanego deficytu 9 800 000 na wpłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek kredytów w łącznej kwocie 3 200 000. Z tytułu kredytów 2 078 934, z tytułu pożyczek 921 066, z tytułu emisji papierów wartościowych 200 000. Upoważnia się wójta do zaciągnięcia pożyczki do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w paragrafie 10, w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Paragraf 12. Upoważnia się wójta do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. Dwa. Przekazywania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. No to jest.
jest uchwała. Teraz załączniki. Powiem tylko tak, że na wspólnej komisji były omawiane zmiany i kolejne zmiany, co znalazłam również tym razem, którzy nie byli komisji budżetowej, były na komisji budżetowej omawiane. I one zostały wprowadzone do budżetu, który jest, którego wynikiem jest ten budżet, który został na wszystkim razem. Zapytania odnośnie autopoprawy. Bardzo proszę pana radnego i ja są zapytania.